Hej, hej, tu Karli. Witam Was w kolejnym odcineczku z wyzwania Pour the Creativity wymyślonego przeze mnie. Przed Wami pierwsze pokolenie twórca. A tu mamy Iwo, który się bawi z naszym kookiem. Reszta domowników śpi. Także ten. Czy mam jakiś plan na ten odcineczek? Nie. Ale chcę się wreszcie wziąć na poważnie na. za. zarobienia aspiracji i wypełnienia tych zadań, które sobie tutaj ustaliłam. Także. dzieciaczku muszę cię wysłać. spać na chwilę. Tak. To, że ty się tam samemu. samemu nie dostaniesz. Nie, reset object. Teleportuj się i sobie spać jak widzicie nasz domek troszeczkę się zmienił ponieważ dodałam trochę roślinek co bardziej że tak powiem sprawia że ten dom wygląda o wiele ładniej tak proszę bardzo tak się prezentuje trochę brzus i w ogóle czy coś zmieniała mnie chyba trochę pokój Małego, dodałam nową tapetkę i u dziewczynek też zmieniłam tapetki, bo mi się tamte nie podobały, więc sobie ściągnęłam jakieś. O tu widzicie wzorki z. ze zwierzątkami, ale teraz jest ten nowy dodatek, ten pastelowy. O! Lokalne, ale nie wiem, nie wiem czy to. W... Płynie na nasz awans, bo ja mam nadzieję, że w tym odcinku dostanę wreszcie ten awans. I. Uhuhu. że co my mamy tu do roboty? Mała. Ty niedługo masz urodziny z tego, co wiem. Tak jest. Za jeden dzień, więc pewnie będą tutaj urodziny w tym odcinku. Nie jestem pewna. Parę dni przegrałam, ponieważ. Uważam, że trzeba było, a ja nie chcę tej rozgrywki aż tak bardzo przedłużać. No bo to już jest chyba 20 odcinek i ja w to nie wierzę, nie? Że 20 odcinków już za nami. Jacob, ty. W jakiej jesteś kondycji? Może być. Dywaników też parę ściągnęłam, na przykład o ten. Bo potrzebowałam. Dałam im lepszy telewizor. W ogóle to. Popatrzcie sobie teraz na to zdjęcie. I czy waszym zdaniem Jacob jest technofobem? Nie. Chodzi na komputer i sobie gra. Także przykro mi, proszę pana, ale będziesz. Robił wszystko, co ci każe, żeby spełnić tą aspirację i żebyśmy byli zadowoleni. A w szczególności ja! Dobra, co ty masz do zrobienia? Tu, twoje dziecko jedno się kąpie, drugie dziecko jest smutne, ale dlaczego? No nie, no jesteś ten. W ogóle ty miałaś iść pipi. No, dałam ci, żebyś poszła pipi. Znowu zmieniłam Cassidy fryzurę na inny warkocz. Chociaż ja bym chciała, żeby ona miała krótkie, ale mi się nie podoba żadna. Tylko w alfa mi się podobają. A ja nie chcę, żeby tu było alfa. <grystanie> takie ten. Hmm, takie rozkminy, co nie? Czy ty odrobiłaś zadanie domowe w ogóle? Chyba tak, tak. I w ogóle, jaką ty jesteś uczennicą B? No okej. Okay. I to za dwa dni będzie. Czy ty w ogóle możesz sama jechać? Ja ci w ogóle nie wypełniałam tej aspiracji, ale dobra. Niech tam będzie. Ty sobie także idź zjedz. Na co czekasz, dziewczynko? W ogóle w czym ty chodzisz? Pokaż mi, żeby zobaczyć ten strój. A spoko jest. Może być, obleci. Obleci. Tu jest jakieś jedzenie nieładnie. Trzeba ze sobą sprzątać. Jacob, where are you? Proszę bardzo, idź, pipi. I ty też sobie zdjec. A potem bierzemy się do pracy. Skoro Gabriel ma zostać weterynarzem, no to trenuję Kukiego, żeby znał komendę siat chyba. Tak mi się wydaje. Tak. On już zna tą przewrotkę. Także, także no. Zobaczymy, jak to będzie. Także już macie spoiler: że Gabriel nie będzie kontynuatorką następnego pokolenia. Jakie ono będzie, to jeszcze Wam nie powiem. Ale coś, co ja lubię robić. O. Dlaczego Kaleb nas ciągle nachodzi? Nie wiem. Po raz kolejny już jest u nas. Toż to jest wielka tajemnica. Kurczę, Kuki, ty się normalnie szybkiego wszystko uczysz. Dawa jeszcze go naucz. Oh my god. Tak. Ten. Jak to się nazywa? Tak, 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 żeby yy, pies zdechł. O, tak to jest po polsku. Cassidy, czyżbyś dostała awans? Jesteś masterem w robieniu drineczków. Prawo. Ekstra super cool. Jesteś bardzo, bardzo brudna, więc pójdziesz. Się wykąpać, jak tutaj dam ci ten bąbelkową kąpiel. Tylko najpierw niech Jacob się wykąpie. Skoro chcesz pogadać z Nicolet, to zadzwoń do niej. Tylko gdzie jest ten telefon? A. Nie, 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 nie. nie. Tak, tu. Nicolet co ty, Masona nie znasz? Znasz. Aha, dobrze. No, jedziemy dalej. Jedziemy. Musisz ten, żeby robić różne rzeczy. Cassidy, już przestań z nim gadać i idź tu. Tak. A ty, dziecko? Też potrzebujesz się wykąpać. Dobrze. I mnie mały jak tam kondycja. Jeszcze śpisz, ale potem będziesz jadł. O nie! Jacob, ty, ty masz swoje jakieś paranoje. Nie dość, że. Mm! Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego. Dlaczego ty mi to robisz? Oh my god! What are you doing? No, ty miałaś iść się wykąpać przecież. Tak, weź prysznic. Ty idź możesz, Siku. Ty może. Zobaczmy, co jest w lodówce. Czy potrzeba nam jedzonka? Trzeba, więc. Gotować coś. Wybacz, Cassie. Wybacz mi za to. Coś tu się dzieje. Nie ma współpracy między mną a tymi simami. Jesteś zainspirowany. Gdzie ty idziesz? A co się znowu stało? No czemu wy tak. Nie, Jacob, ty masz wracać do domu. Musisz się zająć. Nie. Ty masz tu być i zrobić szafę, którą kazałam ci zrobić. Zróbmy białą. Niech będzie. S.E.D. kąpie małego i potem ugotuje. Miałam gotować wcześniej, ale jak widać nikt nic nie słucha. Tak. O lato fajnie. Ja nie lubię lata, ale niech będzie. A tobie otworzymy. zjesz sobie to. Dobra, już na podłodze nie będę stawiać. O. To ubrałeś sobie sweterek z monsterkiem, tym. Cookie Monster, o. Tu jest też cookie. Ty robisz tą szafę? Nie. Bo po co? Bo po co? Ja ci coś każę, a ty nie robisz, żebyś się zbagował. Chyba była za, za dużym obciążeniem. No, ale koś, zrób tą lampę i będzie git. Czy ty zrobiłeś tą lampę? Aż sobie zobaczę. Nie. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ty nie chcesz nic robić? Proszę cię, Jacob! Nie ma! Będę obserwować, co on robi, bo inaczej się zdenerwuje, nie? To się nazywa rebelia jakaś. Ty możesz to posprzątać wszystko albo nie, bo ja to będę nosić do tego śmietnika, żebyśmy zawsze mieli śmieci. Nie. Dlaczego? Dlaczego ty nie chcesz tego robić? Czy to się. O! Dlaczego? Dlaczego ty mi to robisz? Zróbmy jeszcze raz. Jak się nie uda, to się zdenerwuję. No, świetnie ci idzie. Tak ma właśnie być. O oh mój god! Nawet nie wiedziałam. Dobrze, tak ma właśnie być. Kończyłeś? Brawo, jestem z ciebie dumna, Jacob. Dziękuję. I ty, jak skończysz? W gdzie ty dziergasz? W salonie? Ok, pójdziesz pipi. Ale ty się niedawno co ten... już kąpałaś. Chyba, że to już było dosyć dawno, a ja nie ogarniam. Jak tak teraz patrzę, to powiem wam, że Cassidy całkiem nieźle wygląda, tylko jakoś dziwnie mi na nią się zawsze patrzy. Wolałam ją w tamtych krótszych. Zrobiłeś to? Mason, co chcesz? Tak, idź. Chociaż ty chyba masz żonę, tego co pamiętam. Ale dobra. Czy dasz radę zrobić krzesło? Mam nadzieję. Możemy to ulepszyć? Nie. W ogóle ja nie wiem jak się ulepsza rzeczy tutaj. Abym ja chciała bardzo. to, ale chyba nie to. Ale to nie to. Powiem wam, że to fabrykowanie ciężko nam idzie. Zdecydowanie. Ale daliśmy radę. Jeszcze tylko... O! Tak, brawo! Skończ tylko tamto! Brawo! Tak jest, tak ma być. Już cię maszyna nie połyka. Robaczki sobie. O kolejny poziom mamy trzeci, dziesiąty, dwadzieścia świeczek. O nie! Seria? Mm, mm, Zobaczmy co możemy. Możesz to farmować. Tak, możesz to farmować ty. jak Ty już chcesz iść spać, więc... Te... Gdzie ty jesteś? Możesz iść sobie spać. Ty dobrze, ty dobrze. A ty Ty tak se. Fajnie, fajnie już jesteśmy na trzecim. No. Bo tak toż idzie. Idzie, idzie, idzie. Coś nam wolno, to idzie. Świeczki to. Do... O jaka ładna świeczka! Ale powiem wam, że świeczki najgorzej idą. Zróbmy sobie taką czerwoną. Patrzmy jak nam pójdzie. Ale ty nie chcesz nic robić. No. Miałeś iść zrobić tą czerwoną. Czego ty nic... Dobra. Zadzwoń sobie do Nicolet. Dobrze. Pogadaj sobie. A to jest wideoczat. A ja to niezłe. Nie wiedziałam, że w Simsach jest coś takiego. Ale nie spełniło ci się to, bo musisz być... bo musisz być ten... Z nią rozmawiać ogólnie. Ty masz iść spać. Ty co robisz? Ty co też robisz? Masz urodziny to. Jak CD przyjdzie, to będziemy robić tort. Chyba, że my mamy tort. Mamy. Co to ostatnio piekłam? Ej! What's up, man? A, bo ona jest w pracy, to ja nie mogę nią otworzyć. Okej, okay, mamy ten tort. Niech będzie. Ty robisz tą świeczkę? Robisz. Ale żeby aż dwadzieścia... 20... Jeszcze musimy zostać freelanc Freelancerem kraftowania oh my god Serio? No to Jayko pójdzie do pracy, nie? Okej, okay, niech mu będzie O kurde Cóż za szczegóły Wow Trochę to przyspieszymy Zobaczmy w ogóle jak to wyjdzie, nie? Pokaż mi tą świeczkę. Wow! No to taka to zostaje w domu, nie? Nie ma bata. Ale idź z kukim sobie na ten. Zawołaj kukiego. I idźcie sobie na. Pobiegać. Tak. Ty musisz po iść pobiegać. Bierz go. Dobrze, Cassidy wróciła, więc możemy powiedzmy, że tak powiem, wziąć się za zabawę. Zobaczmy ten tort. Mamy. Tam to mamy. Dobrze. Są świeczki. Niech Jacob się doprowadzi. Ty jesteś w dobrej kondycji, z tego co pamiętam. To chodź tu. Ty też. W końcu to są Twoje urodziny. Tak, proszę, jest. Zaraz będziemy świętować. Cassidy, chodź tu. Jacob, jak się skończysz się kąpać, to też. W każdym odcinku są jakieś urodziny. Ja nie mogę, nie? Że aż tyle. A szczególnie w, w, w wyzwaniu. Rodziny królewskiej, nie? Tam to dzieci idą raz, dwa i kolejne czekają. Tak, to będzie to. Dobrze. Już? Wykąpałeś się? Dawaj, nawet kółki przyszedł, a ty nie chcesz. Coś mi się Jacob dzisiaj tnie, nie wiem dlaczego, ale ty idziesz zdmuchiwać. Tak. No. Brawo. Wy nie świętujecie oczywiście, albo nie świętujecie, tak. Um, no cóż. Tak. Przyjaciel zwierząt. Ale jaką by jej cechę dać? Hmm. Chcę jej teraz dać jakąś cechę. Może. A, party animal. Nie, nie, nie. Ale ponoć są jeszcze te. A, te. O, dajmy może właśnie tą nastoletnią. Niech będzie Drama <grym i>... Tak. I... I co tu wydać? Kurczę, musi mnie to, nie? Dobra, niech będzie to. O, proszę bardzo. O, mi Cassidy padła. Ale ty, Jacob, możesz wszystkich zawołać na tort. A my idziemy rozprawić się z naszą Gabriel w kasie. Jestem ciekawa, po kim ty masz te oczy z rzęsami. Bo na pewno nie po rodzicach. Także przykro mi, ale muszę ci te oczy zmienić. Boże. Dlaczego? Które ty masz takie? To do tych podobne będą te, nie? Nie, były te i one były bardzo na skosie. Czy Casiri ma takie rzęsy? Nie, tylko też nie, bo ich robiłam, przecież to pamiętam. Z jakim cudem ty masz te rzęsy? Bierzemy się do przerabiania. Okej, okay, tak się nam prezentuje Gabriel. Na razie zrobiłam jej tylko jeden strój. Resztę wam pokażę w następnym odcineczku. Nie mam pojęcia do kogo jest podobna. Chyba wyszedł z tego, że tak powiem. Niezły mix. Tak, niezły mix. Szkoda, że nikt nie ma czarnych włosów po Jacobie. W ogóle ja miałam inny pomysł na jej fryzurę, ale myślę, że ta będzie dosyć git. Tak, także w kasie to by było na tyle. Mamy urodzinki, wszyscy sobie jedzą, a ja będę kończyć ten odcineczek, ponieważ już jest sporo materiału. Dziękuję bardzo Wam za oglądanko. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie lub komentujcie. To od Was zależy. Będzie mi bardzo miło na serduszku. Także dziękuję jeszcze raz i do usłyszonka w następnym. Bye bye!